Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną serię speedruna. Dużo tych speedrunów, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale już od następnych odcinków chyba będzie coś innego, bo wielkie wydarzenie przed nami, pomijając Mistrzostwa Polski, które jeszcze trwają w momencie, gdy nagrywam ten materiał. Z Mistrzostw Polski również wyłuskam kilka partii. I przejdźmy do rzeczy. Przypominam, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 300, dwie porażki na koncie. Seria się kończy przy 10 porażkach. Szukam zawodnika i jedziemy z tematem. Nie będziemy tutaj na nic czekać. No dobra, mamy gościa 2,94. Świetnie, gramy D4. Niech będzie ruch D4 w takim razie. Różne debiuty jeszcze będę stosował. Skoczek F6, no to zagrajmy sobie. Ciekawy jestem, jak na atak trąbowskiego przeciwnik zareaguje. Zagram goniec G5. Idea jest taka, żeby tego skoczka zbić i zepsuć strukturę pionków przeciwnikowi. W ogóle czarne zagrały chyba najlepiej jak mogły, bo to jest jedno z lepszych posunięć. E3 jest tutaj dobrym ruchem. Można grać z planem G3, goniec G2. Chyba tak sobie w ogóle od razu zagram, żeby przycelować w ten punkt D5. Przeciwnik prawdopodobnie będzie grał C6. Wydaje mi się już po jego ruchach, że on wie, o co tutaj chodzi w tej grze. C6, ok. Myślę, że skoczek D2, bo po jakimś tam hetman B6 zagramy sobie po prostu pionkiem, ewentualnie wieża B1. To są, myślę, już takie małe szczegóły. Skoczek wychodzi na E2, skoczek na F4 będzie miał dobrą placówkę. Po ewentualnym C4 może też iść na C3. Jest goniec na G4, więc go tu przepędzimy stąd od razu. Hetman będzie mógł wybić na E2 bez problemu i za chwilę zrobimy sobie roszadę. Najpierw wyprowadzimy figury, najpierw zrobimy roszadę, bo potem będziemy celować w punkt C4. Może jakaś inna kolejność jest też w porządku, ale roszadę zrobimy. Trochę mnie przeciwnik kusi do tego, aby zagrać posunięcie G4. No ten ruch mnie teraz bardzo kusi, dlatego że goniec G6 i F4 mogą być problemy. U czarnych rzecz jasna, bo chodzi o to, że chcę tego gońca złapać poprzez ruch F4, F5. Czy to działa? Zagram tu, on mi tak, ja tak. Nie złapię tego gońca. On się zaczai później tutaj, chociaż ja nie będę musiał reagować. Zagramy tak, jak on zagra tak, to mogę też na przykład C4 uderzyć w sumie. Potem hetman B3, żeby bronić pionka, E3 po ewentualnym zagraniu wieży. Tak też się dzieje. Zagramy C4 od razu, bo po wybiciu ja wybijam skoczkiem, bronię, atakuję, wejdę na E5 ewentualnie. Takie są opcje, jeszcze wieża C1, fajna jest tutaj idea, jeszcze nie widzimy, że skoczek z B8 nie został poruszony, a ja tutaj już staram się jakoś przeciwnika szarpnąć. Czy to jest dobre, czy niedobre, nie wiem, mi się podoba, przynajmniej coś się dzieje. Jeszcze w sumie idea była G5, no faktycznie, żeby tego gońca zamknąć, ale jest zawsze F6. Więc ten goniec zawsze wyjdzie. No fakt, tutaj by się nieźle zamknął, ale z drugiej strony jak zagra tak. No właśnie, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przeciwnik chce mi zbić tutaj tego pionka. Hetman B3 mówiłem, że jest taki ruch. No jest taki ruch, więc tak zagramy. Chyba tu niczego nie podstawiam. Jeżeli będzie A4, to hetman C3. Dobra, on mi na ten punkt bardzo napiera, zauważyłem. Muszę się zastanowić, bo może warto zbić tu. On zbija tu, ja zbijam tu, on zbija tu. Król F2 z obroną, z atakiem. Wieża idzie tu, nie. Wieża musi gdzieś tam uciec i ja zbijam tu. Niekoniecznie mi się to podoba. Taki ruch mogę oczywiście zagrać i chyba z tego skorzystam. Wieża F3, po prostu będę bronił pionka. Choć król F2 było takie sztuczne przed wieżę. Ale myślę, że wieża F3 teraz działa. Po wybiciu hetman H4. No tak troszkę tego nie przeliczyłem, przyznam się szczerze, ale tu się wszystko trzyma, bo wieża G3 wszystko raczej trzyma. Goniec F4, bicie, wieża E2. Takie schodki tutaj się pojawiły. Dobra, skoczek. Co? Skoczek D7. Zobaczcie, mam opcję bicia tu, ale to się nie opłaca, bo tu wieża wjedzie. Tego nie chcę zrobić, ale mogę zbić tu. Mogę też zagrać G5. W ogóle dziwne, że on tutaj nie bije. Więc ja skorzystam z okazji i wybiję od razu pionka na D5. Niekoniecznie po wybiciu ja muszę tego pionka odbijać. Zależy jeszcze, jak to się potoczy, bo ten pionek i tak już jest słaby. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj, tutaj. Bicie, bicie. Nie, to będzie dobrze. Gramy G5. Teraz ten ruch G5 mi się bardziej podoba jednak. Aj! Popełniłem błąd, słuchajcie. Goniec H5 jest. Za szybko. Po goniec H5 będę chyba się decydował, ale zaraz ten punkt będzie słaby. Ojej.
To znaczy tak, tragedii nie ma, bo jak zagram tu, jak zagra tu, mogę zagrać tak, jak on bije, ja biję, wieża bije i skoczek C3. Tu się wszystko trzyma, pionek D5 padnie. Ale ojejku, nie, po prostu zapomniałem, że mogę to w ten sposób przeoczyć. Jeszcze istnieje opcja król F2. Bo jak on na przykład zbije, to ja zbiję, tu jest broniony punkt. A też niedobrze. Wieża F2. Nie oddajemy jakości. Ojejku, ale tu się sypie, słuchajcie. Ja bym na jego miejscu zbił tutaj. Tutaj i goniec F4. Ale pozycja mi się posypała strasznie. Na szczęście on do końca nie zrobił według mnie dobrze, jak powinien. Skoczek C3 i szukam jakiś kontr na D5, ewentualnie tutaj, ale raczej jest, raczej tylko mnie D5 interesuje. Skoczek jeszcze ma opcję na F1, żeby no, powiedzmy odgonić wieżę i przerzucić się szybko na G3, postarać się zagrać może tamtędy. Tutaj skoczek na C4 zagra, jak ja zagram tu. Ja mogę teraz oczywiście wybić. Teraz się tak zastanawiam, czy ja zagram, jak zagram tu, on tu. Czy to będzie ok? Co, skoczek F1 chyba zawsze jest taką figurą, która może sobie tutaj dobrze radzić. No cóż, on zagra tak i będę musiał się zastanawiać, bo pionek będzie nietykalny, bo ja zagram tutaj. Chociaż goniec C5 wybije, on wybije, tu wybije, kurczę blade. No to się porobiło. Jeszcze mnie interesuje wieża E1, żeby jednak wieża była aktywna. Dobra, gramy wieża E1, szukam aktywności, takiej trochę nieco desperackiej, dlatego żeby... Aha, tu po wybiciu jest jeszcze tutaj taki ruch, niesamowite. Ale zobaczcie, tak i on zagra tu. Jak ja zbiję, on bije i tu wieża mi wisi. A nie, skoczek E3, ale wieża tutaj. Matko jedyna, co tu się dzieje w ogóle? To znaczy tak, ja jeszcze mogę wtrącić mu takie posunięcie. Pytanie, czy to jest dobry ruch? Bardzo zagrał tak szybko, bym powiedział. Ale zaraz, zagram tu, on tu, może wieża C1. Tak zrobimy. On tutaj, wieża C1, skoczek C4, w najgorszym wypadku bije tu, ale zagram B3, zaraz, wieża C1, skoczek C4, B3, on odejdzie wieżą tutaj. Aj, a nie, nie może, bo skoczek tutaj zbije. Oj, będą kłopoty, już grozi taki ruch, więc ja muszę chyba w ogóle wybić od razu tego końca, nie mam wyjścia. Dobra, bijmy tego, znaczy wieżę, nie gońca, bijmy tutaj. To nie działa, bo jest wieża E8. Więc zagram skoczek G3, żeby mieć chociaż jakiś mały punkcik taki, że ten goniec na razie będzie nieaktywny. No dobra, on to zbił z szachem, to jest zrozumiała sprawa. Jak to w pionkach wygląda? To znaczy dwa piony mniej, ale z uwagi na to, że tu są zdwojone pionki, no to można twierdzić, że jest jeden pionek mniej, tak wizualnie oczywiście. Skoczek broni pionka, to jest taki problem. Tutaj wieża szybko wchodzi na C2, to mi się bardzo nie podoba, więc muszę chyba szukać aktywności wieża E7. Tak, tak zagramy w ogóle, bez dwóch zdań i tutaj będę celował w pionka. Jeżeli skoczek się gdziekolwiek ruszy, to aktywność dostanę gońcem. Mój król jest dosyć szybki, więc teoretycznie może tu być całkiem nieźle. Jeszcze ruch H4 jest bardzo nieprzyjemny. Dobra, gość przyjął postawę pasywną. Lecimy z ruchem H4. Jak on zagra tak, zawsze mam opcję wymiany. Tak, i tutaj mogę zbić. Wow, to jeszcze lepiej. H5 od razu, goniec H7. No to goniec w ogóle już nie będzie miał tam gry. Teraz pytanie, czy wybić tu... Czy to zostawić? Bo jak on zbije, ja zbiję, on tutaj się otworzy. Dobra, bijemy. Dobra, to po prostu zbijemy i chyba zagram posunięcie B3, dlatego że ten skoczek nie będzie miał tu wjazdu, a ja już mam opcję król E3, król D4. Oczywiście król F8 będzie zagrane, to wtedy zagram sobie wieżą. Ten skoczek mnie tu chyba za bardzo nie postraszy. Goniec jest nieaktywny, więc jest dobra nasza. Zdecydowanie wolę pozycję białych. Tak to się fajnie w sumie ułożyło, że jednak pozycja dobra. Taki ruch oczywiście przewidywałem, ja tego chyba w ogóle nie ruszę, tylko pójdę sobie królem, bicie, bicie. Tak, pójdę królem. Bicie, bicie i król jak najwyżej. Jeszcze król F8, wieża tu, tu mogę dostać szacha, ale król tutaj, wieża nigdzie tam nie wchodzi. Znaczy, co, gdzieś tam wchodzi, ale dobra. Wieża zagrywa na C7.
Wieża C8 jeszcze widzę. Ale po wieży C8 chyba wybiję tę wieżę i potem trzasnę tutaj z uwagi na tego nieaktywnego gońca, a bardzo aktywnego króla. Jeżeli wieża E8, wieża E8 tylko biorę pod uwagę jednak. I potem będę próbował grać król D4. Wydaje mi się, że jest dobrze. Wieża E7 może być zagranie. Ja nawet mogę to wybić. Król wybije. Wybije tu. I co to będzie za końcówka? Bardzo dobra zresztą, bo... Znaczy goniec tędy oczywiście może wyjść, ale to trochę czasu trzeba na to poświęcić. A skoczek... Dobrze, tu jest jeden pionek na czarnym polu. Goniec się do niego nie dorwie. Wygląda to chyba dobrze. Tak czuję, że wygląda to dobrze. To jest kwestia zrealizowania pozycji lepszej. No, zaryzykuję stwierdzenie, że mam lepszą pozycję bez dwóch pionów. To rzadko spotykany widok, ale... Ale jeszcze tak zagrał. A to dziwnie zagrał chyba, bo mogę zbić od razu tutaj. Wydaje mi się, że zagrał źle. Zbijam pionka. Skoczek E7. Zbijam pionka. Aha, tędy chcę się bronić, ale tak mogę zagrać. Nawet chyba tak muszę, bo jak da szacha, a ja zagram tu, to jeszcze dostanę takie widły nieprzyjemne, więc posunięcie pod tytułem wieża D7 będzie dobre, będzie bardzo dobre. Dlatego, że jak wieża da mi szacha, to ja odejdę chyba królem sobie na przykład na D3. Skoczek będzie musiał uciec i będę tutaj na F7 atakował i też na B7, więc aktywność figur w tym momencie się zrobiła porażająca. Tak uważam, że to jest bardzo ładna konfiguracja. Czasem coś mi się w tych szachach uda zrobić w pozycji mniej beznadziejnej, bym powiedział. Dobra, on tutaj próbuje szczęścia, a to jest wygrana, słuchajcie, bije tu, nawet chyba mogę tu od razu i biorę gońca, bo tu się młynek pojawia, ale nie, najpierw wezmę skoczka, jak on zbija, to tutaj zbijam i wygrywam. On może oczywiście zagrać tak, ale to wtedy ja zbijam, on tutaj, dokładnie, wybijam i to jest przegrana partia. Tutaj, a następnie bije tu, biorę wieżę. A jak idzie tędy, to zbijam po prostu gońca. Ok, jest zwycięstwo, szukamy sobie nowego przeciwnika. Było nieźle. Było nieźle, partia nieco emocjonująca. Zapewne troszkę błędna z mojej strony, ale zwycięstwo jest, na szczęście. Ranking 2037, lecimy dalej. Już na tym poziomie widzę, że jest znaleźć przeciwnika troszeczkę trudniej. Zobaczcie, jaki mam zakres szukania zawodnika. Tutaj trochę reklama zasłania, ale między 2012 a 2437 jest. Dobra, mamy tutaj gościa 2022. Wykonuję szybko ruch, żeby mi przypadkiem nie uciekł. Dobra, jest D4, jest E6. No to C4 jedziemy, prawdopodobnie D5, ewentualnie F5. No dobra, jest gambit hetmański. Czy przyjęty, czy nieprzyjęty? Raczej nieprzyjęty. Jak w tej kolejności ktoś zaczyna grać E6, D5, to raczej nieprzyjęty. Dobra, mogę dać szacha, ale tego nie chcę zrobić. Wyprowadzę sobie normalnie figurę na G5. Tutaj tak jest. No to trzasnę skoczka od razu, bo tutaj to jakieś G5, jakiś skoczek E4 by mógł wejść. E3, czyli zagramy sobie na spokojnie w tej sytuacji. Po roszadzie mogę też, w sumie mogę tak zagrać, ale mogę też wieża C1. Wieża C1 mi się bardziej podoba, dlatego że będę bronił tutaj skoczka i nie będę psuł pionków, chociaż on też może to zbić od razu. Dobra, tutaj bijemy oczywiście na D5 od razu w tym momencie. Pionek odbija. W tej kolejności poszedł. No to wieża C1 super się przydała teraz. To nie będzie mi psuł pionków. W ogóle teraz mogę chyba tak zrobić. On wybije. Ja wybiję skoczkiem, on wybije tutaj. Dobra, to w ogóle jest miodzio końcówka, uważam. Uważam, to jest miodzio końcówka. Nawet w tej kolejności zrobił. No dobrze. Wybijam, bo i tak bym wybił wieżą. Skoczek wybija, zaraz, bo pionek wybija, nie, skoczek wybija. On musi wybić, tu się pilnuje elegancko. Teraz goniec E2, goniec F3 na tego pionka. Tak strategicznie bardzo dobrze to będzie stało. Pytanie jest tylko jedno jeszcze takie. Czy ja nie jestem w stanie wykorzystać jakoś bardziej tej pozycji? Skoczek nie może. Nie, no dobra, goniec E2, trzeba grać goniec F3. Nie widzę innego wyjścia. Pytanie, czy robić roszadę, czy wstawić król na D2, ale wydaje mi się, że roszada będzie sensowna, żeby wieża na D1 sobie dobrze podziałała. Z drugiej jednak strony, ja nie muszę też na tego pionka napadać bardzo szybko. Może jednak rozważę król D2, żeby wstawić wieżę na C1. Dobra, widzę, że skoczek idzie sobie na D7, tędy będzie sobie wojował. Prawdopodobnie król D2. Zagramy król D2. W końcówce król może się już bardziej przydać. Zobaczymy jeszcze, gdzie ten skoczek. Może pójdzie na E5, ale wtedy poczęstuję go F4. Chyba F4 tu będzie dobre.
No pewnie, że F4 będzie dobre. Od razu skoczek niech stąd wiewa. Niby się robi słabość na E3, ale to jest bardzo dobrze kontrolowane w tym momencie. A skoczek nie może iść tędy, tutaj to nie będzie miał potem jakichś widoków porządnych. Pójdzie tutaj, to go zbije po prostu i tyle w temacie. Więc no właśnie, dobra, skoczek zagrał tutaj, elegancko. Można grać. Teraz zastanawiam się nad tym ruchem. Bardzo upierdliwe posunięcie, z uwagi na to, że goniec nie może się za bardzo ruszyć, bo biorę pionka, więc tak zagram. Nawet nie będę za długo kombinował, bo tutaj kombinować też nie ma sensu. Oczywiście mógłbym wprowadzić od razu wieżę, ale tym sposobem troszeczkę staram się opóźnić rozwój przeciwnika, bo goniec nie będzie mógł... W ogóle powiem Wam, że już po tych 16 ruchach partia uważam, że jest bardzo fajna z punktu strategicznego, że można coś tutaj się nauczyć. Dobra, widzę teraz takie opcje. Tak. Tak i tutaj. Pytanie, czy... Tak, nie mogę go postraszyć. Mogę. Słuchajcie, tylko najpierw bym zdwoił tu. Jak on zagra tak, to ja wtedy go postraszę. Tak zrobimy. Wyprowadzam ostatnią figurę do akcji. A6. Wow, w ogóle gość gra bardzo, bardzo szybko. Co mnie cieszy. Ustawia pionki na białych polach, gdzie ja mam gońca białopolowego. Ja chyba w ogóle tutaj zagram i tutaj będę strzelał. Chyba to jest proste posunięcie. Czasami najprostsze ruchy są najlepsze. No i co, jak zagra tutaj gońcem, będzie bronił pionka, to dostanie jeszcze widły przy okazji. Więc no taki ruch też, skoczek E7. Dobra, skoczek... A, faktycznie, skoczek E7 jeszcze jest. No dobra, to nie zmienia faktu, że teraz w takiej sytuacji warto się zastanowić, bo on będzie chyba chciał tutaj zagrać, bo po tym zagraniu on się otworzy. Będzie szukał jakiejś takiej kontry. To i tak będzie dobrze białymi wyglądało, ale zastanawiam się nad G4, czego tutaj nie przypieścić jeszcze, żeby go jeszcze ograniczyć, więc chyba tak zrobię mimo wszystko. Zagram G4. Zawsze mogę to też podważyć ruchem H3, żeby to ładnie się broniło. I teraz w tej sytuacji, po prostu gość ma ciężko, ciasno przede wszystkim. Moje figury stoją bardzo optymalnie, jego no niestety nie. Okej, okay. Zastanawiam się nad B4, tylko że on dostanie kontrę A5, więc nie będę tu pionków w ogóle w tym momencie ruszał. Zagram sobie spokojnie tutaj H3, żeby zwolnić gońca z obowiązku pilnowania tego pionka. Mogę tutaj spokojnie też jeszcze sobie stać w miejscu, poprawiać figury, czasami może króla podprowadzić warto, wprawdzie na białym polu, ale to myślę, że nie będzie to jakieś uciążliwe zbyt. Czasami też F5 jeszcze mogę go bardziej sparaliżować, tylko pytanie, czy ja tego chcę, taki ruch, wydaje mi się, że przeciwnik może spróbować zagrać, jak taki ruch zagra, to pytanie, czy tak, dobra, chyba tak będę mógł zagrać. Podprowadzę trochę króla. Czasami jak jakaś wieża B8, tutaj jest trzask, skoczek C5 i uproszczenie pozycji. Dobra, bardzo poważnie się zastanawiam nad tym biciem, dlatego że on niby wyprostuje sobie pionki, ale ja podprowadzę króla bardzo wysoko i nawet jak on zagra wieżą, znaczy drugą A8, to ja wszystko to wymienię i mój król tutaj wygra partię. Tak mi się wydaje. To bardzo, bardzo poważnie trzeba rozważyć, ale wydaje mi się, że tak trzeba zrobić. Tak zrobię, słuchajcie. Tak sobie pomyślałem i tak zrobię i król D4. Aktywność przede wszystkim, aktywność. No, wieża AC8, spodziewam się tego ruchu, ale nie, on nie może tutaj zagrać, słuchajcie, bo ja biję tu na E7 przecież. To jest dobrze, nawet nie może wieża C8 zagrać. A nawet jakby mógł, powiedzmy, no to chyba tutaj król jest na tyle aktywny, szczególnie w lewo, jakbym sobie szedł na pole C5, że to by chyba było wystarczające, żeby zwyciężyć w tej pozycji. Tak sobie to wymyśliłem. No i teraz zobaczymy, co tutaj przeciwnik wymyśli. Bo moim planem też dalszym może być na przykład zagranie wieżą D7 i wprowadzenie wieży, tym bardziej teraz. Tylko pytanie, bo chyba tak chcę zagrać. Bo chcę na tego pionka napadać, bo jeżeli on zagra tu, ja wybiję on tutaj i ja wezmę tego, on wyjdzie mi tam. No takie to jest na dwoje babka wróżyła, aczkolwiek król E5 jeszcze jest takie ciekawe. Tylko tutaj on mi zagra, skoczek będzie, a nie, on jest powiązany, gram król D6.
On jest powiązany. Ja nie muszę nawet reagować na wieża C8. Po prostu podprowadzam króla. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Mogę też spróbować przerzucić gońca na E2 i na D3, żeby tędy sobie celował i... Dobra, ten ruch widziałem. W ogóle nie wiem, czy taki ruch jest, nie jest dobry. Chyba jest bardzo dobry w ogóle. Bo raz zagram tu, on zbije, ja zbiję, on jest powiązany. Grozi goniec. Tak. F5. Jest po gościu według mnie. On zbił, ja zbijam, ja jestem lepszy. Tu grożę. Grożę F6. On musi zejść królem w ogóle chyba tutaj. To wtedy... O właśnie, zobaczcie. Mogę tak zagrać i wygrać. Mogę zagrać tu, też wygrać. Chyba zagram w ogóle tak, F6. Będzie chyba najlepsze. Po prostu. Biorę figurę. Podstawił. No właśnie, w pozycjach ciężkich łatwiej o błędy przeciwnika. W pozycjach ciężkich dla przeciwnika oczywiście. No jest F6. Mogłem tam, ale tu lepiej chyba wziąć figurę mimo wszystko. Potem wrócić królem i zrealizować. No i wieża C7. Prosta sprawa. Daję jeszcze szacha wtrąconego. Za chwilę biję gońcem na D5. Dobra, poddał, więc jest dobrze. Lecimy sobie z kolejną partią. No dziś jest w tym odcinku większa energia. 2274, wow! Graj. Zagrał. Słuchajcie, ale mamy przeciwnika. No to rekord, jeśli chodzi o ranking. No to będzie jazda. Skoczek na F3. No to gramy to, co najlepiej potrafimy. G6. Pytanie, czy zagra tak, żeby przejść do takiej obrony pirca. Czy będzie grał C4? Goniec G5, czyli takie grzecznościowe. Obrona królewsko-indyjska grzecznościowa. Ruch E4 w zanadrzu. Zagram mu w ten sposób. Jeżeli wybije, to super czarnymi. Goniec fajny zostaje. Teraz chyba tak trzeba będzie zagrać, żeby trzymać. Nie chcę tego ruchu grać. Wolę chyba pirca sobie pograć. Robię roszadę. Jak zagra E4, ok, to nie gra. To D6 po prostu. Dobra, zagrał E3. Ok, gramy D6. Z planem G5 tutaj skoczek i wybicie na G3. Tak zrobimy od razu. Mi się to bardzo podoba. Skoczek H5 i od razu tego gońca będę chciał rąbnąć. To znaczy, może nie od razu w następnym ruchu, ale już ten goniec mi stąd nie ucieknie. Jest C3. Dobra, tak grają ludzie. I teraz pytanie. Skoczek D7. Jak to się dalej ustawić, prawda? Bo trzeba uważać na takie ruchy na pewno. C5 można. Można też... Widziałem takie ruchy jak E6. Zagram taki ruch E6, słuchajcie. Ruch przydatny według mnie, dlatego że po tym posunięciu bronię tutaj. Czasami są takie pułapki hetman C2, skoczek bije. A poza tym nie ma tutaj już żadnych szachów, więc ja mogę teraz też F5 taki ruch sobie zastosować. F5 będzie bardzo takim ruchem dla niego, uważam, nieprzyjemnym, bo będzie groziło czasami F4, więc to wygląda dobrze, tylko muszę się zastanowić nad skoczkiem. No właśnie, i widać teraz konsekwencje ruchu E6, bo wrócił skoczek i atakuje mi od razu tutaj tego skoczka. Wybicie jak najbardziej ma sens, więc to czynię od razu. I teraz dobrą strukturę trzeba ustawić. Myślę, że F5 w ogóle jest ok posunięciem. Słuchajcie, zagramy F5. Odważnie. I teraz dobrą opcją jest wstawienie skoczka na F6. Dobra. Skoczek D7. I skoczek na F6 za moment. Tak sobie chyba będziemy to interpretować. Para gońców. Wprawdzie mój goniec czarnopolowy jest oczywiście bardzo przyblokowany przez pionki. Ale to są pozycje takie niegroźne białymi. One są takie bardziej na doświadczenie. Widać, że gość ma tutaj mnie za szachowego frajera. Znaczy, to jest tylko moje takie przypuszczenie oczywiście. Nie w złym znaczeniu. Absolutnie. Ruch E4. I teraz po wybiciu czy F4? Zagrać. W sumie dał mi zagwostkę niezłą, bo jeszcze taki ruch może mnie zainteresuje, a fajnie zagrał w sumie, ale jego król jest przecież w centrum, on już atakuje w centrum. Może jakieś dzikie C5 mu tutaj zaserwować, zobaczymy jak się zachowa. Z drugiej jednak strony mogę zbić, on zbije, zagram D5, takie francuskie klimaty. Wejdę tutaj, nie podoba mi się to, jakoś tak nie czuję tego układu. Bardziej F4 mnie interesuje chyba. Ja nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję. Tutaj jak on zbije wieżą, on zagra G3, wrócę. Dobra, tak zrobimy. Poczekamy, bo czasami jest też tak, że
Może D5 wejdzie, albo E5 wejdzie, ale E5 zamknie mi strasznie gońca, może przez C5 będę próbował gryć. O, 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 tak zrobimy, przez C5 będę teraz próbował gościa gryźć troszeczkę, bo jak tu się już wymieni, pionki powstaną w ten sposób, to znaczy nie będzie tych pionków, pionka C7 i C3. Dobra, ten ruch jak najbardziej widziałem, myślę, że po prostu hetman E7. Kulturalnie będziemy bronić tutaj pionka i C5 mu przygrzmocimy, bo jeszcze problem jest z gońcem oczywiście, ale on jeszcze nie ma roszady. To tak, ten król wydaje się, że ma troszeczkę rozwaloną tutaj opcję przy roszadzie, ale to jest myślę, że całkiem normalna sprawa. Ważne, żeby niczego nie podstawić. Tutaj C5 mi się szykuje, tak jakoś te C5 mi się tutaj bardzo podoba. Czasami może też A5 i A4 będzie groźne, ale myślę, że chociaż też C6, D5, szachy mają tak dużo możliwości. Okej, okay. Ruch jednorazowo atakujący, dlatego że ja mogę tak zagrać i nic mi on w tym momencie nie zrobi strasznego. Nie, no to co? Chwileczkę, a nie mogę zagrać tak? Tutaj, tutaj i goniec E2. C6, będę z tą bardzo dobrze. Znaczy on nie musi bić, może zagrać tak, a potem mu przywalę tutaj, nie? Ale będzie jazda, gramy D5. Ale będzie jazda, no tutaj trzeba chyba próbować ostro grać, potem C5 mu przywalimy, a to będzie piękne. C5 i C4 nawet troszeczkę go zamknę tutaj, tędy, bo on nie może zbić, bo znaczy może zbić, a ja zbijam i jest po prostu szach, więc mam tempo do tego stworzone. Ale C5 już jest konkretnie, bo jak zbija i tutaj, to będę atakował od razu na D3. Jak już tego gońca sprzątnę, to będzie w ogóle świetnie. A grozi taki ruch C4. Oj, panie kolego, mamy cię. Mamy cię, jest ruch C4. Bicie, bicie, czymkolwiek on nie zbije, to na końcu mam piękny skoczek B6, bo kontroluje te dwa pola. I goniec D7 jeszcze też będzie wychodził. No i tutaj powinno być już po zabawie. Dobra, może za szybko mówię, bo... ale figura to figura, co nie? Dobra, skoczek B6. Tu się broni. I goniec D7, tam jeszcze jakieś sztuczki będą istniały. Wyprowadzać figury jak najszybciej. W tej sytuacji. Figura za dwa pionki. Te pionki wprawdzie jeszcze nie idą, na szczęście. Bo byłoby źle. Ale czasami po długiej roszadzie goniec A4 i biorę wieżę. A4 na jego miejscu bym coś takiego zastosował, ale też bym się tym ruchem jakoś mocno chyba nie przejmował, bo mogę zagrać goniec C6 i bronić pionka. Jak zagram i tak, to po prostu zejdę skoczkiem po tym ruchu. Zawsze mogę wieżą E8 bronić pionka z hetmanem, a goniec będzie celował w skoczka, więc on będzie miał problemy. No nie może być tak, że po takich widełkach na C4 przeciwnik dostaje super kontrę i wygrywa. To jest z założenia nieprawdopodobne raczej. Oczywiście pozycje mogą być bardzo, bardzo różne i faktycznie może się coś takiego zdarzyć. Ale w tym wypadku trzeba tutaj mocno trzymać pozycję, to znaczy poddał. Ha! Słuchajcie, mamy to! Mamy to! 21 ruchów z gościem, prawie 2300, nie? A z ciekawości sprawdzę, jaki on ma ranking w tych szachach normalnych, o ile gra. Gry, jak to się sprawdza? O Jezus, całe życie te szachy, a ja nie wiem, jak to się sprawdza. O, co, aż wstyd. A, tutaj się zjeżdża. Nie, on gra tylko szybkie, widzę, i zadania robi. Dobra. No dobrze, no to co? Chyba trzeba jeszcze zagrać jedną partyjkę, prawda? No nie ma, zmiłuj się. Ale gościa 2270, no speedrun, rekord rankingowy przeciwnika. 2,54 i mamy czarne. Proszę bardzo, jest ruch E4. No to może co? C5 chyba zagramy. Niech będzie posunięcie C5. Jest D4, czyli gambit mora. Ja sobie to wybiję po ruchu C3, po prostu zagram D3. Nie będę wchodził w gambity. Nie lubię tego grać. Znaczy, nie, też dokładnie nie wiem, a można wpaść w pułapki. I teraz naturalnie będziemy sobie wyprowadzać figury. Oddaliśmy piona. Nie ma piona D4. Jest w porządku. Wszyscy są zadowoleni. Gramy ruch D3. D6, przepraszam, aby nie było posunięcia E5. Co? Goniec C4, drugi raz tą samą figurą w debiucie. To nie może być dobry pomysł, ale próbuj szczęścia. Chodzi o to, że jak zagram tu, to może chcę tak zagrać tutaj bicie i co? Nie. Zagramy E6, dlatego też. Ustawimy go trochę tutaj w jeżyku.
Kolejnym planem będzie zagranie skoczkiem. Znowu zagrał gońcem. Absurd. Hop. Skoczek F6. Uważam, że już czarne mają po prostu dwa tempa więcej. Hetman E2. Jasne, taki ruch będzie na pewno zagrany w pewnym momencie. Grajmy swoje. Niech sobie gra. Proszę bardzo. Graj E5, atakuj. Roszada, proszę bardzo. Wieża D1. Może się zaczaić, to wtedy hetman C7. Dobra, chodzi mi po głowie taki ruch, B6 i goniec A6, ale on wieżą zejdzie, nic nie będzie groziło. Zagrajmy sobie hetman C7, kulturalnie, żeby tutaj bronić przy okazji E5. Goniec F4, dobra. Prowokuję do tego, żeby zagrać jednak E5. Zagrajmy. Zagrajmy E5 i skoczkiem zagram na A5, będę chciał zlikwidować tego gońca. Proszę bardzo. A, chwila. Tu się pojawia opcja skoczek E4. Pytanie, czy to jest dobre. Bo on może ten na przykład zbić tu. No ale na litość boską. Przecież ja zbiję tu, zyskuję pionka. Wprawdzie tutaj skoczek wejdzie. Nie. Ale to jest raczej oddanie pionka. Trzeba się porządnie na tym zastanowić. Chwila, myślę. Jeszcze chodzi mi po głowie taki ruch, skoczek. On zagra gońcem, zagram gońcem z tempem. Będę groził tutaj. W ogóle skoczek wejdzie tu, będzie cudownie to wszystko stało czarnymi. Pytanie, czy można zbić tu? Nawet jak on zbije, to ja sobie wrócę. Bije. Dał pionka, to go biorę. To przewidziałem. Mogę tu, ale on tu. Jak ja zbijam, to on wchodzi. Mi się nie podoba tu, ale to jest pionek więcej. Tylko ja chyba tego nie chcę. W dobrych wersjach mogę tutaj to sobie jeszcze porozgrywać. Mogę tak. On zagra z powrotem. Zagram tu. On tu. Ja tu. Znowu jest dobrze. Mogę też tak mu zagrać, żeby zepsuć mu strukturę, ale nie wiem, czy ja tego chcę, żeby otwierać wieżę. Nie chcę tego. Chwila zastanowienia. Jeszcze raz się zastanawiam nad tym ruchem tutaj. Wieża bije. Skoczek wchodzi dosyć tak niefajnie, ale spion więcej tutaj. Jak skosi, no to skosi, no nie ma skoczka. Tu zagram. Nie dam mu tej przyjemności, po prostu wrócę skoczkiem. Będzie musiał wrócić gońcem. Ruchy by wymuszone. A skoczek A5 wygląda groźnie. Czyli to jest dobry ruch na pewno. Aha! On chce oddać gońca. A to proszę bardzo. Para gońców jak najbardziej. O, jeszcze wymiana. Ok. Goniec E6. Wprawdzie tego pionka nie wezmę. On może mi tak zagrać, ale sobie przestawię gońca tędy. Przez D5, przez C6. Więc tutaj groźnie chyba nie ma. Para gońców jest. No i teraz kwestia. Bardzo nierównomiernie pionki stoją. Jeszcze jak zagram tak, to w ogóle będzie dobrze. I on mi w ogóle na to też pozwala. Co on tutaj kombinuje? Tak chcę zagrać. Tu mnie atakuje. Dobra, H6. Teraz ruch się, na pewno ten ruch się przyda, bo skoczek już mi tego gońca nie sprzątnie. Nie będzie go atakował. Goniec stoi tutaj świetnie. Jeszcze są takie ruchy jak skoczek D5. Przypuszczam, że coś muszę zrobić z wieżą. Wieża na A7 wygląda tak mało przyjemnie, ale mam też skoczek D7 z pilnowaniem tych dwóch pól. Zagrał inaczej. Goniec C4 i zdobywam figurę. Tu i tu. Panie kolego. Prezenty. Prezenty w maju. No to miło. Dzięki. No to podstawienie figury. Zobaczcie, czasami przeciwnik pomoże. Czasami jak się trochę dłużej zastanowimy, będziemy tak grać w miarę wolnym tempem, to ktoś może nie wytrzymać. Żywy dowód na to mamy. No i okej, bierzemy, mamy figurę więcej. Realizujmy teraz tę pozycję. Myślę, że wieża C8, naciskamy. Zaraz hetman C6, będę naciskał i chyba w ogóle zagram po prostu hetman C6. Ja wiem, że skoczek broni, ale nacisnę, dlaczego by nie? Czasami może D5, czasami może nawet goniec F8, nie trzeba się śpieszyć. W takich sytuacjach trzeba próbować nie dawać kontry przeciwnikowi. Może goniec D8, może goniec B6. Goniec tutaj na diagonali by sobie fajnie na pewno grał. No to jest figura więcej, to jest już pełny komfort. Ale uważnym trzeba być do samego końca, rzecz jasna.
Dobra, i gramy goniec D8, czyli wieża na A7 jeszcze nam bardziej pomaga. Ale cóż on biedny mógł już zrobić w tej sytuacji? Sycylijską zagrał gość tak nie na jakimś super poziomie, tak powiem. Nie było to jakieś złe czy coś w tym stylu, ale zawsze można lepiej, nie? A, to się tak mówi. Dobra, wieża D1, on tutaj sobie gra dosyć szybko. Zastanawiam się nad tym ruchem, żeby tu mu się wpakować. Z drugiej strony jednak może E4, trochę go sparaliżujemy. Zagramy E4. Mam ku temu tutaj też możliwości, więc gramy E4, skoczek nie zagra tutaj. Może tutaj, dobra, on będzie jakieś takie chocki, klocki kombinował. Dobra. No i jak tutaj zrealizować? Mogę tak nawet zagrać. Nie, nie mogę tak. Mogę tutaj chyba. Dobra, stawiamy wieżę na E8. Ok, nie naciskam już na C4. Niech wieża pilnuje pionka wysuniętego. Przestawię sobie chyba hetmana tędy. On też będzie przestawiał. Aha, jak zagram tu, to on mi tu. Sprytnie. Mogę tak. Tak zrobimy. Jak wybije, to wybije. Aha, nie ma wybicia. Ok. Niech i tak będzie. Skoczek E3 sobie wjedzie, no to goniec F4, będę musiał go od razu chyba stąd próbować wykurzyć. Tak zrobimy, tu się broni, on może zagrać tu, wejść tam, ale po tym ruchu ja zagram tu. Będę atakował, będę bronił D4. Tak, żeby tu się nie wpakować w jakieś jeszcze pułapki. Skoczek sobie skacze. Okej, no to wybijamy, rzecz jasna. Pionkiem wybije, taki będzie miał ruch. Bardzo nieprzyjemny zresztą. Co? Co on w ogóle gra? Gram E3. Poświęcam pionka, dlatego żeby skoczek wszedł sobie tutaj na E4 i miał już opcję tutaj na przeciwnika. Zagramy. Troszkę może to jest małe ryzyko, chociaż tutaj pionka jeszcze atakuje, więc tego piona będę mógł skosić. Myślę, że to jest takie minimalne ryzyko. Król G1 prawdopodobnie. To po prostu wezmę tutaj pionka i tyle. Albo i nie wezmę. To teraz chyba tutaj z pułapką, nie? Pułapką skoczek G3, żeby wziąć hetmana. Pułapka się nie udała, ale mogę zagrać tak, atakować na E3. Wieża bije tu. Tu się musi źle to skończyć białymi. To teraz tam nie mogę? Bo tu? Damy szacha. Mogę wziąć tutaj pionka nawet. Zastanawiam się bardzo nad... ruchem na przykład wieża E6. On mi zbije tu. Nie no, hello, no jak to wygrać? Czy to jest wygrana? No dobra, mogę też zbić tutaj, no ale... Dobra, dajmy szacha na G3 jeszcze raz i chyba odejdę tutaj skoczkiem, broniąc pionka i będę chciał skosić tutaj, więc gram tak. Czyli specjalnie go nie atakuje. A, skoczek F2 było dobre, bo jeszcze tutaj był potem szach na H3. No ale tutaj wieża, jak już wjedzie na E3, to też jest koniec, bo potem na E1 sobie wjeżdżamy. Więc tu chyba nie ma jak bronić w tej sytuacji przeciwnik pozycji. Jeszcze pułapkę mógłby zastosować, bo już moja pierwsza myśl była taka, że bije pionkiem, ale tracę hetmana, więc no, do samego końca trzeba uważać. Okej, no to tutaj z szachem. Jak mam możliwość bicia z szachem, to biję z szachem. No to chyba tutaj co, wymieniamy. Mogę też zbić tu. Tu nic mi nie grozi. No zbiję pionka w sumie. Zbiję, dlaczego mam nie zbić? Zawsze to jeden pionek mniej. Ktoś tam zawsze może straszyć. No dobra, no to chyba zagramy sobie hetmanem na E5 teraz. Wymienić musi, bo jak nie wymieni, to dostanie G5. No i wystarczy chyba tak zagrać. Wymiana. Okej, skoczek trzyma pola C5, królem podchodzimy bliziutko. Wysoko. Szach. Można dać szacha chyba. Chwila.
Dajmy szacha, żeby król był bliżej. Tutaj, 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 tutaj. Oj, szachul. Chwila, jeszcze muszę się zastanowić, bo będzie źle. Gram tu, on gra tu. No jak tu i tu zbija, to jestem szybki. A jak pójdzie tu, gram tu, atakuje pionka. On idzie tu, daje szacha. Gram tu, oj, 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 oj. Ale nie, no co ja analizuję. Tutaj, 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 tutaj i król idzie. No, o rety. Naprawdę, Krzysztof. Aha, jeszcze tak sprytnie zagrał. No tak, sprytnie zagrał. Tak, 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 ojejku. Nie no, to tutaj gram. Skoczek D5, bo jak gra C6, to bije z szachem i bije tu. Dobra, uff. Przecież to aż niemożliwe, że to jeszcze białe miałyby szansę wygrać tę pozycję, ale widzicie, no w końcówkach rozluźnienie może potem skutkować porażką niespodziewaną. Na szczęście jednak temat ogarnięty, bo taki pionek H3 był kompletnie niepotrzebny po to, żeby go zbijać i żeby wygrywać, ale no, stało się, przynajmniej edukacyjnie będzie ok. Z szachem zdecydowanie i tutaj, i już zagrożenia wszystkie minęły. Dobra, mamy to. Moi drodzy, 2.66, jest dobrze, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.